Czy wypowiedź Jonatana wobec swojego ojca Saula o nieobecności Dawida można uznać za kłamstwo? Prośba o uzasadnienie tej sytuacji w odniesieniu również do ówczesnego przepisu zakonu, jak też do obecnego czasu. Przeczytam ten fragment. Tego dnia Saul nie powiedział o tym ani słowa, gdyż sądził, że to przypadek, że może jest nieczysty, gdyż nie zdążył się oczyścić. Lecz następnego dnia ponowił, gdy miejsce Dawida było puste, rzekł Saul do Jonatana, syna swego, dlaczego syn Isajego nie przyszedł ani wczoraj, ani dzisiaj na wieczerzę? Jonatan odpowiedział Saulowi, Dawid prosił mnie bardzo, aby mu pozwolić pójść do Betlejemu, mówiąc, zwolnij mnie, proszę, gdyż składamy ofiarę rodzinną w tym mieście. Kazali mi przyjść bracia moi, otóż teraz, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, pozwól, że udam się tam i odwiedzę moich braci. Dlatego nie przyszedł do stołu królewskiego. I to miejsce z drugiej księgi Mojżeszowej. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, czy też inne tłumaczenia. Nie składaj fałszywego, czy nie świadcz fałszywie. Gottes Wort sagt, dass Lügen Sünde ist. Słowo Boże mówi, że kłamanie jest grzechem. Kłamstwo jest grzechem. Redet Wahrheit und belügt einander nicht. Mówcie prawdę i nie okłamujcie siebie nawzajem. Wenn hier diese Begebenheit erzählt wird, dann wollte Jonathan David schützen. Jeśli ta historia tutaj jest opowiadana, to wtedy Jonathan chciał Dawida chronić. Saul wollte nicht, dass David das Königtum bekam. Saul nie chciał, aby Dawid otrzymał królestwo. Er wollte, dass er sein eigener Sohn bekam. On chciał, aby jego własny syn je otrzymał. Deswegen versuchte er, David aus dem Weg zu räumen. Dlatego on starał się usunąć Dawida. Jonathan und David waren best friends, also beste Freunde. A Jonathan i Dawid, oni byli najlepszymi przyjaciółmi. Sie liebten einander. Oni siebie nawzajem miłowali. Und als Jonathan merkte, dass sein Vater Saul David beseitigen wollte, wollte er David schützen. A gdy Jonathan zauważył, że jego tata Saul chciał zabić albo usunąć Dawida, to chciał go chronić. Deswegen belog Jonathan seinen eigenen Vater. Dlatego Jonathan okłamał swojego własnego ojca. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir lügen. Es są różne powody, dlaczego my ludzie kłamiemy. Es kann dieser eine Grund sein, um zu schützen. Może być taki powód, aby kogoś ochronić. Es gibt einen anderen Grund, dass wir Angst haben vor den Folgen. Jest też taki inny powód, że boimy się konsekwencji. Oder weil es einfach bequem ist, die Unwahrheit zu sagen. Albo że po prostu jest to nam wygodne, coś takiego fałszywego opowiedzieć. Wir sagen in Deutschland, dass das eine sogenannte Notlüge bei Jonathan war. My w Niemczech to nazywamy kłamstwem z konieczności. Es gibt noch eine Frau in dem Alten Testament, das war Rahab, die auch gelogen hat, um die Kundschafter zu schützen. Jest w Starym Testamencie jeszcze niewiasta, która też kłamała, to jest skłamała Rahab, aby chronić tych wywiadowców, czy zgadowców. Das Motiv war gut, die Tat war falsch. Jej motyw był dobry, ale jej czyn był niedobry. Interessanterweise wird das nirgendwo im Neuen Testament erwähnt von Gott. Ciekawe jest to, że w Nowym Testamencie Bóg na żadnym miejscu na ten temat tego kłamstwa nie wchodzi. Trotzdem war es falsch. Mimo to, to było niewłaściwe. Und bei Jonathan war es auch falsch. I przy Bachu Jonathana to również było niewłaściwe. Bei Rahab können wir sagen, dass sie in diesem Sinne noch keine Gläubige war. W przypadku Rahab możemy powiedzieć, że wtedy w tym miejscu nie była ona jeszcze wierzącą. Bei Jonathan können wir sagen, dass er schwach im Glauben war. W przypadku Jonathana możemy powiedzieć, że on był słaby w wierze. Egal in welchem Zustand wir sind, Lügen ist falsch. Niezależnie w jakim stanie się znajdujemy, okłamywanie kogoś jest fałszywe. Und Lügen ist Sünde. I okłamywanie jest grzechem. Und wenn wir in solche Schwierigkeiten kommen wie Jonathan, jeśli wpadniemy, czy wejdziemy w takie trudności jak Jonathan, dann müssen wir Gott um Hilfe bitten, bei der Wahrheit zu bleiben. To musimy prosić Boga, abyśmy mogli pozostać przy prawdzie.